Ciała niebieskie. Czytamy o nich w pierwszej księdze Mojżeszowej od 14 wersetu. I to musimy sobie wziąć pod uwagę, że następnym punktem, który chciałbym właśnie omówić, jest stworzenie świateł. Potem rzekł Bóg: niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią, i tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. Tak czytamy w pierwszym rozdziale, wersety 14 do 16, pierwszej księgi Mojżeszowej. Słońce jest wielkim centrum, skupiskiem światła i centrum Układu Słonecznego w ogóle. Dookoła niego krążą mniejsze ciała niebieskie, odbierając od niego światło. Stąd też słusznie może być postrzegane jako pasujący odpowiedni obraz tego, który wzejdzie jako słońce sprawiedliwości ze zbawieniem u swoich skrzydeł, jak czytamy w księdze Malachiasza, 3 rozdział, 20 werset. Aby rozradować serca tych, którzy się boją Pana. Niemniej jednak prawdziwe piękno i trafność tego obrazu może znać jedynie ten, który po nieprzespanej długiej nocy czuwania ujrzał wschodzące słońce, rozpraszające ciemność i rozświetlające niebo od wschodu. Mgła i mrok ustępują miejsca powracającemu światłu, które zdaje się być witane przez całe stworzenie. Tak też będzie, gdy kiedyś naprawdę pojawi się słońce sprawiedliwości. Cienie nocy pójdą w niepamięć i całe stworzenie radować się będzie wzejściem bezchmurnego poranka, nastaniem jasnego, pełnego blasku, niekończącego się dnia chwały. Księżyc, ciemny przecież sam w sobie, odbija nieustannie światło słoneczne. Gdy słońce znika za horyzontem, na niebie pojawia się księżyc, aby rzucać na pogrążony w ciemności świat przechwycone od słońca promienie. Czyli mamy ciemne ciało niebieskie, które odbija światło. Gdy widoczny jest w ciągu dnia, rzuca jedynie blade światło, jest to nieunikniony skutek obecności wyższego, mocniejszego blasku. Nierzadko jednak oddziaływanie ziemi przyćmiewa poprzez chmury i mgłę jego srebrzyste światło, zakrywając ją przed ograniczonym ludzkim wzrokiem. Tak jak słońce stanowi piękny i odpowiedni obraz Chrystusa, tak księżyc przypomina nam w godny uwagi sposób zgromadzenie, czyli Kościół. I to jest oczywiste. Wyrażenie Kościół Boży używane w polskich tłumaczeniach Biblii oznacza to samo, co zgromadzenie Boże. Obydwa są tłumaczeniem greckiego słowa eklezja, które oznacza ogół wszystkich nowo zrodzonych, wierzących czasu łaski. W Biblii występuje na przykład w następujących miejscach. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 18. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 9 werset. List do Efezjan, 5 rozdział, 25 do 29 wersetu. Pierwszy Tymoteusza, 3 rozdział, 15 werset. Chrystus jako źródło tego świata i Chrystus jako źródło światła słońca rzucanego na zgromadzenie
zakryty jest przed naturalnym okiem. Świat go nie widzi, ale zgromadzenie ogląda go oczyma wiary i odpowiedzialne jest za to, aby odbijać promienie jego cudownego światła na pogrążony w ciemności świat. Kościół Boży stwarza światu możliwość, aby dowiedział się czegoś o Chrystusie. Apostoł Paweł mówi: Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym. Tak mówi w drugim liście do Koryntian, w rozdziale trzecim, od 2 do 3 wersetu. Cóż za odpowiedzialna pozycja? Z jaką powagą powinien Kościół nieustannie czuwać, odrzucając zdecydowanie wszystko, co mogłoby zakłócić odbicie niebiańskiego światła Chrystusa? W jakiś to sposób miałby odbijać to promienne światło? Przecież to, że pozwoli, aby oświecało go ono w swym niezmąconym blasku, gdyby Kościół Boży kroczył wyłącznie w świetle Chrystusa, to byłby z pewnością nieustannym odzwierciedleniem Jego światła. Co zachowałoby go, to znaczy Kościół, na jedynym właściwym Kościołowi stanowisku? Księżyc nie ma własnego światła. Tak samo rzecz ma się z Kościołem. Kościół nie ma własnego światła. Nie jest Kościół powołany, aby zajmować centralne miejsce na scenie tego świata, ku któremu skierowane są spojrzenia wszystkich ludzi. Nie. Jego jedyną powinnością jest odbijanie światła, które odbiera od Chrystusa. Zobowiązany jest, aby w świętej pilności i gorliwości badać dokładnie drogę, którą kroczył Jezus Chrystus i przez energię mieszkającego w nim Ducha Świętego podążać za Chrystusem tą drogą. Świat z jego mgłami i chmurami wkrada się tak często pomiędzy księżyc, czyli Kościół, a słońce, czyli Chrystusa, zakrywając to cudowne światło przed jego wzrokiem i plamiąc ten list. Jakże często tak niewiele cnót i cech Chrystusowych widocznych jest w tych, którzy nazywają się jego imieniem. W niektórych sytuacjach ich zachowanie, zamiast przejawiać podobieństwo, stanowi raczej upokarzające przeciwieństwo do jego postępowania. Zadajmy sobie więcej trudu, aby z modlitwą w sercu przyglądać się temu jedynemu, abyśmy byli zdolni przedstawiać wierniejszy jego obraz. Gwiazdy są odległymi światłami, świecą w innych obszarach wszechświata i nie znajdują się w bezpośrednim związku z naszym systemem słonecznym. Jesteśmy w stanie dojrzeć jedynie ich migotanie. Apostoł Paweł pisał, że gwiazda od gwiazdy różni się jasnością, jak podaje pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 41 werset. Prawda ta znajdzie również odzwierciedlenie w nadchodzącym Królestwie Syna Bożego. On sam będzie świecił żywym, wiecznym blaskiem, natomiast jego ciało, czyli Kościół, rzucał będzie jego promienie na swe otoczenie, podczas gdy pojedynczy wierzący promienieć będą każdy w sferze, którą sędzia sprawiedliwy przydzieli im jako zapłatę za wierną służbę podczas długiej i ciemnej nocy jego nieobecności. Ta myśl powinna nas zachęcać, abyśmy dokładali wszelkich starań, by coraz bardziej upodabniać się do naszego nieobecnego Pana Jezusa Chrystusa, jak mówi nam Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, od 12 do 19 wersetu.